One, two, three. Sportowa energia. Chociaż na treningach zazwyczaj stawiają na nawierzchnię żużlową i na sprzęt, jakim jest motocykl, przez parę dni pokazali, że jazda na nartach czy też zdobywanie szczytów górskich wcale nie stanowi dla nich większego wyzwania. W dniach od 11 do 17 lutego kadrowicze żużlowej reprezentacji Polski przebywali na zimowym zgrupowaniu w Zakopanem, gdzie pod czujnym ogiem trenerów brali udział w różnych ćwiczeniach przygotowujących ich fizycznie do nadchodzącego sezonu. Podczas konferencji żużlowej udało mi się zapytać paru żużlowców o ich odczucia na temat zgrupowania oraz plany i cele na nadchodzący sezon żużlowy 2018. To są już ostatnie dni zgrupowania. Jak się czujesz po tych 5 dniach? Czy jesteś zmęczony, czy treningi dały ci w kość? Czuję się zmęczony, ale jednocześnie wypoczęty psychicznie, bo mieliśmy bardzo fajne treningi, fajna ekipa, wszystko grało jak najbardziej na super poziomie, także i zmęczony fizycznie, ale psychicznie jednak wypoczęty. Czy zmęczony? No, myślę, że te dni na pewno były dla nas wymagające i myślę, że fajnie spędziliśmy ten obóz i super zintegrowaliśmy się ze sobą. Ćwiczeń było wiele. Czy jestem zmęczony? Pewnie troszkę. Można powiedzieć, że jestem, ale to myślę, że jest normalne po takim obozie, że każdy z zawodników przeżywa taki jakby swój mały kryzys i ja też go miałem na tym obozie, ale już jest super. No, na pewno bardziej zmęczony niż tu przyjechałem, bo wiadomo, to jest zgrupowanie kadry i dajemy z siebie wszystko dwa razy w dniu, więc czasami jeszcze chodzimy trzeci raz na jakieś zajęcia, więc no tak naprawdę ostro przepracowaliśmy ten okres i dzisiaj czuć nawet nielekkie zmęczenie. Myślę, jak każdy gdzieś tam, że ten plan zrealizować w 100%, to w miarę fajnie upływał czas i dość aktywnie, więc to, co było założone, zrealizowaliśmy i w pełni jesteśmy zadowoleni i teraz już czas na powrót do domu. Czy ja wiem, to troszeczkę tak, bo mieliśmy dosyć dużo zajęć, dużo różnych, różnistych, czy na to na dworzu, czy to na hali, tych zajęć było dosyć sporo. Dwa razy dziennie trening, więc myślę, że mamy prawo czuć się zmęczeni, ale fajnie, że jest nam dane się jakby spotkać jakby w tą zimową przerwę i troszkę z sobą poprzebywać. No cóż, no myślę, że jak dla mnie taka odskocznia tygodniowa od życia codziennego jest jakby pożyteczna i fajnie, że mogłem tutaj przyjechać. Jakie ćwiczenia sprawiały Ci taką największą radość, a do których podchodziłeś takim, no, trochę mniejszym entuzjazmem? Na pewno najlepsze dla mnie były ćwiczenia na sali. Piłeczka oczywiście, jakieś tam kopanie, narty zjazdowe też na plus, natomiast moją największą bolączką jest bieganie. I tym bardziej tutaj w śniegu wszyscy koledzy byli przygotowani na te cięższe warunki, czyli jakieś kolce, coś w tym stylu, a ja o płaskich butach leciałem po tym śniegu przytętnie 180, żeby mi koledzy nie uciekli. Także na przyszły rok, jeżeli będzie mi dane występować na danym kadrze, to będę się musiał zaopatrzyć w kolce. Wszystkie ćwiczenia były super. Zaczynając od tego, że chodziliśmy na biegówki, gdzie też lubię strasznie biegać, na zjazdówki, gdzie też było super. Trochę pobiegaliśmy w terenie na sali. Mi wszystkie ćwiczenia się podobały, które były gdzieś tutaj na zgrupowaniu, więc jestem zadowolony z tego. Na pewno przede wszystkim cieszymy się, bo mamy przez ten tydzień świetną pogodę, prawdziwą zimę. Cały czas pada śnieg i jest pogoda minusowa. Natomiast wielką radość sprawiały mi biegówki, bo akurat lubię ten sport, a na co dzień nie mogę go nigdzie gdzieś tam, powiedzmy, uprawiać, więc tutaj akurat było dużo możliwości i opcji, żeby tym bardziej, że mamy bardzo blisko, tylko przejść na drugą stronę ulicy i można spokojnie wyjść. Tam do mniejszych, to gdzieś bym zaliczył te zjazdy na nartach, bo nie jestem jakimś tam wielkim fanem jazdy na stokach, aczkolwiek też to sprawiło w jakimś stopniu, że tak powiem, radość i uśmiech na twarzy, lecz ja mówię, tam 2-3 razy do roku zjadę ze stoku i mi to zupełnie starcza, ale i też były fajne zajęcia na biegówkach, czy na sali, czy w terenie, więc naprawdę było fajnie i wszystko było przemyślane i dobrze zorganizowane. Znaczy do wszystkich ćwiczeń staram się jakby podchodzić z takim samym nastawieniem. Taka sytuacja miała miejsce na obozie, że po prostu mieliśmy jakby pierwszy raz, myślę, że w życiu z Szymonem i z Grzesią Zęgotą wejść sobie jakby najpierw na nosal, dzisiaj
spróbowaliśmy wejść na Kasprowy Wierch pierwszą, więc udało się i też to było takie jakby nowe doświadczenie. Nie ukrywam, że bardzo ciężkie, że nie jest to łatwa sprawa i fajnie, że mieliśmy okazję i udało nam się. Za chwilę zaczyna się znowu sezon żużlowy. Jak się do niego przygotowujesz? Codziennie mam po 2-3 treningi u siebie w Rybniku. Różne urozmaicone, takie, żeby się nie nudzić. I od poniedziałku do soboty to trwa, w niedzielę mam kompletny luz. Także no, mniej więcej powtarzam cykl z zeszłego roku. Trochę dieta jest zmieniona, bo rok temu miałem różne tam suplementacje, odżywki. Natomiast w tym roku jestem od tego wolny, mam wszystko w diecie. Także nie muszę się martwić o jakieś sprawy dopingowe. No i mam nadzieję, że to zaprocentuje w sezonie. Przygotowania do sezonu zaczęliśmy już w grudniu, a nawet już troszeczkę wcześniej. Trenowaliśmy 5 razy w tygodniu. Miało to miejsce 3 razy z trenerem, można powiedzieć, takim naszym klubowym Stomkiem Skrzypkiem. Później 2 treningi samodzielnie. Tam bardziej miały na celu zajęcia tlenowe i później tam chwilę na regenerację i leciał kolejny tydzień zupełnie taki sam. Tak naprawdę dużo ćwiczymy, ja dużo ćwiczę też. Tak naprawdę cały tydzień praktycznie codziennie, oprócz niedzieli. Trenuję raz w dzień. Też mam treningi ze swoją szkółką i tak po prostu gdzieś tam spędzamy ten czas, że trochę w warsztacie, ja akurat tak, trochę w warsztacie, trochę powiedzmy na ćwiczeniach, trochę czasu też spędzamy z rodziną, bo wiadomo, trzeba to wszystko jakoś dzielić. W tą zimę mamy akurat czas na to, żeby właśnie poświęcać rodzinie też, więc no, trzeba jakoś to wszystko razem połączyć, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. A czy w trakcie sezonu, czy udaje się panu połączyć te wszystkie obowiązki, szkółka, treningi, mecze, rodzina? Czy trudno jest to wszystko połączyć? Tak, wiadomo, że wtedy są bardziej priorytetowe rzeczy, no nie? Przede wszystkim na pierwszym miejscu jest speedway, żużel, później jest szkółka, a później jest rodzina. Natomiast jak przychodzi zima, może się to właśnie zmienić w odwrotnej kolejności. A jak łączysz w ogóle żużel, mecze, treningi z różnymi obowiązkami, na przykład szkolnymi, albo ze spotkaniami z rodziną? Jak to łączysz w czasie sezonu? Bo w czasie zimy, no to oczywiście jest więcej luzu, więc możesz się wyrobić, a w czasie sezonu... Generalnie mówimy, że zimę mamy taką przeznaczoną na spotkania i coś takiego, ale de facto nie ma tego czasu, bo mamy też równie inne obowiązki, których nie mamy latem. Często jak rozmawiamy z kolegami, no to po prostu więcej jesteśmy zabiegani zimą niż tym latem, niż tymi wszystkimi zawodami. Jak wszystko łączy? No, trzeba sobie radzić. No nie jest to oczywiście łatwe, też jeszcze chodzimy do szkoły, cały czas się uczymy, a łączenie tego jest ciężką sprawą, ale no, trzeba dać radę i tyle. Już, że tak powiem, my powoli będziemy kończyć te przygotowania, już jesteśmy w sumie każdy na swoją osiągniętą formę i gdzieś tam już z tych obciążeń i z tego wszystkiego już schodzimy, już więcej jest gimnastyki, jakiejś tam elastyczności, szybkości niż jakieś tam budowanie siły czy czegokolwiek. Tak jest i też w moim przypadku i z czego, tak powiem, już jestem zadowolony, bo już jest bliżej marca i gdzieś to oznacza, że będziemy już gdzieś patrzeć gdzieś tam za okno, żeby szybko wybrać się na to. Znaczy staram się bardzo rzetelnie podchodzić do przygotowań sprzętu, czy do przygotowań, przede wszystkim do przygotowań kondycyjnych, fizycznie i myślę, że już teraz mogę powiedzieć, że naprawdę jestem taki najcięższy okres, który po prostu dobrze przepracowałem. Ten okres był niestracony, a wręcz odwrotnie. Myślę, że przepracowałem go bardzo solidnie i dalej będę jakby trenował, więc żeby dobrze być przygotowanym do sezonu. Więc myślę, że na razie jest w porządku. Co do celów, wiadomo, że mam jakieś tam swoje plany, a jakby nie chciałbym o nich za bardzo za dużo mówić. Po prostu będę się starał je zrealizować i pokazać na to, że ja wiem, co chciałbym osiągnąć, więc myślę, że to jest najważniejsze. Jakie masz cele na nadchodzący sezon? Co chciałbyś, czego chciałbyś dokonać, osiągnąć? Moim celem jest przede wszystkim zakończyć tak jak w tym roku cały i zdrowo sezon i pojechać gdzieś znowu na wakacje, czyli po prostu, żeby wyniki pozwoliły na to, żebym mógł to świętować. No, myślę, że takim priorytetową sprawą jest przejechanie sezonu bez kontuzji, bo wiem, co to są kontuzje i nikomu ich nie życzę i myślę, że sam też bym chciał mieć ich jak najmniej.
Jak każdy chce być jak najlepszy. Jeśli będę dobrze jeździł, to tak naprawdę dużo walczę w tym sezonie. Jeśli będę miał słaby sezon, to tak naprawdę no nie będzie, nie wiadomo, jakichś wielkich cudów, ale no wiadomo, każdy skupia się na tym, żeby jak najlepiej pojechać. Jakie cele? Cele praktycznie no tak, żeby w każdym zawodzie jak najlepiej wypaść. Jeśli będę miał gorsze zawody, to po prostu jak najszybciej no, te błędy gdzieś tam poprawiać, uczyć się na błędach i po prostu jechać tak, żeby nie popełniać tych błędów jak najmniej, żeby ich nie było. Cele to są jak co roku ze wszystkich, że tak powiem, zawodów podejść z jak najlepszym, największym nastawieniem i żeby zrealizować się w 100%, czyli dać siebie 110% w każdych rozgrywkach i po prostu zobaczymy, na ile to da. A jeśli chodzi o ubiegły sezon, to w skali od 1 do 10 jak go oceniasz? Dam sobie 6 plus. Ale dlaczego akurat tyle, a nie więcej, a nie na przykład 10? No bo nie wygrałem wszystkiego, nie miałem w każdym meczu kompletu punktów, także wiem, że na dużo mnie stać, natomiast wiem też, że dużo ciężkiej pracy jeszcze przede mną i no po prostu jeszcze dużo czasu przede mną i ciężkiej pracy, żeby o te różne laury najwyższe zawalczyć, także nie można tych właśnie spoczywać na laurach, tylko dużo pracy przede mną jeszcze. Mocne takie 7,5. A dlaczego taką? Myślę, że ten sezon był dla mnie dobry. Gdzieś cały przejechałem bez kontuzji, przy czym udało się zdobyć fajne wyniki. Gdzieś tylko końcówkę pojechałem po prostu nie tak, jakbym chciał i myślę, że dlatego taka ocena. Taka 7 mogłaby być. Dlaczego 7? A nie 10? A do 10 no to powiedzmy, że mistrz świata pewnie mógłby powiedzieć, że chociaż też mógłby dać 9, bo w lidze nie wszystko idealnie mu gdzieś tam poszło, ale no 10 to musiał być wszystko świetnie i idealnie, natomiast 7 jest powiedzmy nie najgorzej, ale jest jeszcze dużo do poprawy, więc na tym się też skupię. Co chciałby pan poprawić w następnym sezonie? No na pewno swoją prędkość, żebym jeździł jeszcze szybciej, trochę styl jazdy, na pewno trochę swój sprzęt. Ale też nie na wszystko też do końca mamy wpływ, ponieważ też nie wiadomo, w jakiej dyspozycji na przykład będą też nasze moje silniki, które, że tak powiem, są sercem tego sportu. Więc będę robił, co będę mógł zrobić ze swoimi rzeczami, a jak mnie reszta puści, to już czas pokaże. Już bardzo dużym sukcesem jest to, że należysz do żużlowej reprezentacji Polski. Oczywiście na pewno czujesz zaszczyt tego powodu, ale czy czujesz też jakieś obawy wynikające z tego, jakąś presję? Presja raczej nie, bo tak można spojrzeć, że jest nas 13 seniorów, a 2 miejsca w Speedway of Nations, także na pewno jest dużo więcej, bardziej doświadczonych kolegów ode mnie i trener Marek ma duże pole manewru, jeśli o to chodzi. Natomiast presji nie ma żadnej, jestem bardzo zadowolony, że się tu znalazłem, bo nie spodziewałem się tego. Dziękuję za to, że mnie trener docenił i wybrał do tego grona. Natomiast jak wyjdzie w trakcie sezonu z reprezentowaniem, z jazdą z orzełkiem na piersi, to zobaczymy. Super, że znajduję się w kadrze narodowej. Jest to dla mnie taki, można powiedzieć, taki mały zaszczyt, bo nie każdy może się tutaj znaleźć. A po drugie, żeby znaleźć się tutaj za rok, trzeba też prezentować dobre wyniki. Z drugiej strony ta presja, o której mówisz, czy jest nakładana? Myślę, że nie. Po prostu trzeba się skupić na tym i robić po prostu swoje. Znaczy wiadomo, że jestem zadowolony i dumny z tego, że mogę tutaj być, że jestem w tej kadrze od kilku lat i wiadomo, że możemy tutaj jakby razem potrenować, nowe doświadczenia, no ale wiadomo, że najważniejsze jest to, żeby w sezonie się załapać do tego i jest bardzo mało miejsc, bardzo dużo dobrych zawodników, więc myślę, że będzie ciężko do tej kadry wejść tak już fizycznie, czyli reprezentować na torze, ale myślę, że każdy jest w dobrej myśli. Jaki jest twój ulubiony tor, do którego ty wracasz tak najczęściej? No na pewno te tory, na których te sukcesy się osiągało, chociażby ten tor w Gdańsku bardzo lubię ze względu na turniej mistrzostw Ekstraligi. A tak to no nie mam ulubionego toru. Trzeba jeździć na wszystkim i po prostu chciałbym być takim zawodnikiem, który na żadnym torze nie ma problemów. Tor w Lesznie jest super. Też wychowałem się na nim, więc on dla mnie jest jakby można powiedzieć najlepszy. A gdzieś patrząc po innych klubach, gdzie po prostu jeździłem na innych torach, nie mam takiego swojego ulubionego. Po prostu wszędzie, gdzie jadę, to chcę się czuć jak najlepiej. Nie mam takie wszystkie lubię, to
tory, na których można się skutecznie i fajnie ścigać. Znaczy, jeździ mi się dobrze na swoim domowym torze, tak? W Grudziądzu się wychowałem i dosyć długo jeżdżę i jakby jestem z nim związany bardzo długo, tak? Ale czy to jest Leszno, czy to jest Bydgoszcz, Gorzów, no jakby są kilka jeszcze takich innych torów, które chętnie do nich wracam, bo po prostu dobrze mi się na nich jeździ i to przede wszystkim dobrze się na nich czuję. A kto jest twoim najlepszym przyjacielem? A kogo zaś chciałbyś tak jakby prześcignąć na torze? Chciałbyś być od niego lepszy? Jestem takim typem zawodnika czy człowieka, że patrzę tylko i wyłącznie na siebie, a nie na innych i staram się doskonalić siebie i pracować na siebie, walczyć dla siebie. Także przez to też powiedziałem, że jestem swoim idolem. Wiadomo, tam jakieś wzory mistrzów świata kiedyś się podpatrywało, natomiast to z innej dyscypliny mam idola, Który ciężką pracą wywalczył w życiu wszystko, wygrał życie po prostu. Dla siebie chcę być autorytetem, żeby po prostu, no, tak jak już powiedziałem, doskonalić się bez końca, cały czas się uczyć i ciężko pracować na to, żeby były wyniki w sporcie i w życiu. No, myślę, że chciałbym być najlepszy. To tak myślę, że każdy też by tak chciał być. A takim moim najlepszym kumplem to jest Smyku. Smyku, z którym znamy się bardzo długo już. Odkąd zapisałem się do szkółki żużlowej, no to już zawsze gdzieś z Bartkiem się dogadywaliśmy najlepiej i tak jest do dnia dzisiejszego. I mam nadzieję, że będzie jak najdłużej. No, rywalem, no to praktycznie prześcignąć tak naprawdę każdy chce być najlepszy, czyli każdy chce wygrywać. Ja na przykład też bym chciał wygrywać z każdym, jak najmniej przegrywać. Moim najlepszym przyjacielem w żużlu wydaje mi się, że to jest mój menadżer Krzysztof Cegielski. Jakie relacje panują między tobą a kolegami z reprezentacji, no ale też ze swojego klubu? Jaka atmosfera między wami panuje? No tu w reprezentacji wiadomo, wszyscy się znamy i jest przez cały tydzień było miło. Codziennie jakieś tam wspólnie czas żeśmy spędzali, dużo żeśmy rozmawiali, także z każdym jest dobry kontakt. Natomiast w klubie no to mamy praktycznie tylko kontakt z juniorami i ze szkółką, bo na co dzień nie przyjeżdżają do nas zagraniczni czy inni krajowi seniorzy, żeby potrenować. Także najbardziej mamy tą integrację między sobą, między nami najmłodszymi, ale też z innymi zawodnikami znamy się, czy też wcześniej się znaliśmy, także w trakcie sezonu na pewno będziemy bardzo dobrze zgrani. U nas w Lesznie można powiedzieć, że wszystko jest super. No. Nie ma naprawdę na co narzekać i nawet zgrzeszyłbym, jeśli bym powiedział, że coś jest nie tak, bo wszystko jest super. No, atmosfera jest naprawdę świetna. Jakbym mógł sobie czegoś życzyć, to tylko tego, żeby się nie zmieniało. Czujesz strach przed wyjazdem na tor? Jakie w ogóle emocje panują w tobie? Co myślisz? Przede wszystkim adrenalina i no chęć zwycięstwa na pewno. Jakaś tam pewność siebie jest, aby no zaatakować o te 3 punkty. Jakbym się bał, to bym nie jeździł. Także strachu nie ma, tylko jest chęć zwycięstwa i ta adrenalina. Być może czasami jakaś forma stresu przed ważniejszymi zawodami, natomiast staram się podchodzić na luzie i myślę tylko o tym, żeby wygrać start, dojechać pierwszy do mety, ale przede wszystkim też cało i zdrowo skończyć zawody. Uczucia. Myślę, że to są bardziej myśli takie, żeby po prostu jak najlepiej wypaść w danym biegu, czy po prostu zrobić cel, którym po prostu przedstawił przed wyjazdem na tor. Kto jest twoim żużlowym autorytetem, idolem? Kimś, na kim się wzorujesz? Kacper Woryna. Zdecydowanie Lee Adams, który jeździł, który po prostu miałem okazję oglądać go gdzieś z kaset, czy też z płyty, można powiedzieć teraz. Ale takim idolem, który jeździ do teraz, mam, myślę, że dobry kontakt, to jest Jarek Hampel. Jest naprawdę super osobą i myślę, że chciałbym być taki jak on. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z żużlem? Kto cię do tego nakłonił? Kto cię zaprowadził do szkółki? Kto ci pokazał w ogóle żużel? I komu należy być wdzięcznym? Przede wszystkim myślę moim rodzicom, bo zacząłem jeździć w wieku 5 lat i to był plan mojego dziadka, który zmarł przedwcześnie i nie zdążył zrealizować tego celu. Natomiast za to rodzice to zrealizowali i jeździłem na mini żużlu przez parę lat do czasu przejścia na duży tor, gdzie już potem od razu zdałem licencję, nie miałem żadnych problemów. I tak to się ciągnie do dzisiaj. Mam nadzieję, że przez jeszcze parę lat będzie się to dalej tak ciągnęło, jak jest.
gdzieś jako tam mały taki, można powiedzieć, szkrab chodziłem z tatą na żużel i po prostu gdzieś utkwiło mi w pamięci, jak pan Damian Baliński gdzieś tam szalał po płocie i zawsze wygrywał i to był w sumie jego taki super sezon. No i gdzieś tak później myślałem, a może ja bym spróbował i gdzieś później zaczęły się jakieś mniejsze motory, później troszkę większe, aż czas do tego, gdzie teraz jestem, czyli do żużlowego. Jaką radę dałbyś osobie, która chce zacząć swoją przygodę z żużlem? Lepiej się zacząć uczyć. Nie no, żartuję. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się nigdy nie poddawać i dążyć do spełniania i realizacji swoich marzeń. Przede wszystkim dużo pokory trzeba mieć i cierpliwości, żeby w jakimkolwiek sporcie zaczynać czy trenować. Ciężka praca popłaca. Po powrocie do zgrupowania odpoczynek czy dalsza praca? Dalsza praca i jeszcze raz praca. Tak do marca myślę na pewno. Około 15 marca wyjeżdżamy na tor, także ten okres 2 tygodni chcę spędzić już raczej w spokoju, na jakichś delikatniejszych treningach po prostu. No tak jak na co dzień, jeżeli mam wolny czas, to robię coś aktywnego, to po prostu tak na luzie już potraktować te ostatnie 2 tygodnie przed wyjazdem na tor. Sportowa energia.